Centrum Kultury w Ostródzie zaprasza 22 czerwca o godzinie 18.30 na wydarzenie roku, jakim jest Polska Opera Narodowa Stanisława Moniuszki i Halka w wykonaniu Opery Śląskiej z Bytomia. Przeżycie arcydzieła uznanego za pierwszą polską operę narodową może być wyzwaniem każdej Polki i każdego Polaka w wyjątkowym roku stulecia odzyskania niepodległości Polski. Na walory arcydzieła wpisuje się wspaniała muzyka Stanisława Moniuszki oraz integralne z nią libretto Włodzimierza Wolskiego. Dramat uwiedzionej dziewczyny, konflikt między wsią a miastem, polską tradycją a zachodnimi wpływami powoduje, że XIX-wieczna opera jest wciąż aktualna. Spektakl operowy wystawiony będzie w Ostródzkim Amfiteatrze przy ulicy Mickiewicza 17. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wspierane jest przez burmistrza miasta Ostróda. Bazą informacji jest Centrum Kultury w Ostródzie na Zamku. Pokój numer 10, telefon 89 642 29 72. Lub 663 882 982. Już wkrótce, 22 czerwca, Halka Stanisława Moniuszki w Ostródzie. Zaprasza Centrum Kultury w Ostródzie.